Dzisiaj jest niedziela rano, wybieramy się do Pembrey Country Park. Do zobaczenia później. Biorę Was teraz na plażę o walijskiej nazwie Kevin's Hidden, to znaczy Silky Ridge, czyli jedwabisty grzbiet. Cześć, witajcie, jesteśmy w Pembrey Country Park. Słoneczko troszkę wyszło, więc po rozgrzeniu się kawką mogę się przejść na plażę. Pokażę Wam, jak tutaj okolica wygląda. Po prawej stronie mamy toalety i również miejsca, w których latem sprzedawane są lody i przekąski. Tak wygląda wejście na plażę, które znajduje się w południowej Walii pomiędzy Barryportem i Kidwelly. Plaża jest ogromna, bowiem ciągnie się ona na powierzchni 8 mil. Z ciekawostek to Kevin's Hidden była pierwszą plażą w Walii, którą osiągnęła prestiżową nagrodę Błękitną Flagę. Można ją porównać do kalifornijskich plaż takich jak Złote Wybrzeże. Dzisiaj jest Food Festival, więc jest więcej osób niż normalnie w niedzielę by przyjechało tutaj. Oczywiście latem jest bardzo dużo osób. W parku są takie miejsca, w których można sobie urządzić piknik. Jest cały teren otoczony lasem. Pembrey Country Park ma 500 akrów parku i lasów. Ludzie tutaj miło sobie czas spędzają. Proszę, jeden plac zabaw po jednej stronie, drugi plac zabaw po drugiej stronie. To jest właśnie jedna z atrakcji Pembrey Country Park, kolejka, którą można się przejechać wokół tego lasku. Warto również wspomnieć, że w tym parku dwa razy w roku odbywa się Ride Steam. Podczas tych dwóch weekendów entuzjaści przywożą swoje pociągi parowe i pojazdy drogowe, by pokazać swoje eksponaty. Proszę, tak się nazywa ten campsite. Jest to miejsce, w którym są karawany, które stoją tu przez cały rok. Są również tylko te, które przyjeżdżają w sezonie. Koszt takiego utrzymania całorocznego to jest powyżej 2000 funtów. Pokażę Wam, jak wyglądają
sanitariaty. Proszę, miejsce do zmywania jest tutaj. Pokażę wam, jak łazienki wyglądają. Tutaj są prysznice i ubikacje. Zobaczmy, jak wyglądają w środku. Są dwie toalety, trzy toalety, cztery może. Tutaj jest dla niepełnosprawnych. I pozostałe trzy. Tak wyglądają stanowiska dla kamperów. Jest ich 320, a kemping przeznaczony jest dla każdego, niezależnie od tego, czy lubi długie spacery, plaże, czy spokojne otoczenie leśne. Tutaj widzisz, widzicie, mamy miejsce do pobierania wody. Proszę. Kuk. Podoba się nasz kamper? Nie wiem. Proszę mnie tutaj. Proszę o komentarze, czy kamperek się podoba. A tutaj kto się schował? Kto tutaj jest? A to kto jest? Koniecznie chcesz być, nie?